Bardzo dobrze pamiętam, kiedy na początku swojej przygody z fotografią zastanawiałem się, dlaczego tak istotne jest to, jakie ustawienia wybieramy w aparacie. Zadawałem sobie pytanie, czy fotografia nie polega przypadkiem tylko na celowaniu w obiekt i pstrykaniu fotki. Otóż jest to trochę bardziej skomplikowane. Zdążyłem już omówić na tym kanale kwestie takie jak wpływ elementów trójkąta ekspozycji na zdjęcie. W tym materiale poszerzymy zarówno podstawową i rozszerzoną wiedzę o balansie bieli. Jest to ważny temat, ponieważ dotyczy fotografii i filmowania. Materiał jest podzielony na części, dlatego od razu możesz przejść do interesującej Ciebie kwestii. Balans bieli to złożona kwestia, dlatego ten film jest dedykowany osobom na różnym poziomie wtajemniczenia, ponieważ każdy wyciągnie z niego coś dla siebie. Nie przedłużając już, przejdźmy do ustawień. Kiedy weźmiemy do ręki lustrzankę lub aparat bezlusterkowy i zaczniemy się bawić ustawieniami, w pewnym momencie natkniemy się na sekcję ustawień balansu bieli. Jest ona pełna obrazków takich jak słoneczko, domek z cieniem, chmurka, żarówka, jakieś inne dziwne symbole. Co wspólnego ma chmurka albo żarówka z balansem bieli? Jest to bardzo prosta zależność, ale chwilkę zajmie nam wytłumaczenie jej do tego stopnia, żeby już nigdy nie trzeba było korzystać z obrazków, a zamiast tego samemu nadawać dokładną wartość balansu bieli w ustawieniach aparatu. Moim zdaniem, żeby w pełni zrozumieć temat, musimy najpierw odpowiedzieć na pytanie, dlaczego do określenia temperatury barwy używamy skali Kelwina, skoro kojarzy nam się ona z temperaturą z ćwiczeń z fizyki z podstawówki. W teorii obiekt, który jest czarny, pochłania całą energię, łącznie z energią w postaci światła, dlatego wydaje się być on czarny. Jeśli zaczniemy podgrzewać ten obiekt, zacznie on emitować energię świetlną, widoczną dla ludzkiego oka. Im bardziej będziemy go podgrzewać, tym bardziej będzie on zmieniać barwę emitowanego światła, od czerwieni przez biel aż do niebieskiego. Dlatego barwę określamy jako ilość ciepła, do jakiej trzeba podgrzać obiekt, aby zaczął emitować światło danego rodzaju. Dlaczego ustawiamy temperaturę w aparacie? Balans bieli to hipotetyczny punkt, w którym barwa zmienia się z ciepłej na chłodną. Na przykład jeśli zadeklarujemy, że tym punktem jest na przykład 5600 kelwinów, to wszystko powyżej będzie mieć chłodny niebieskawy odcień, a wszystko poniżej ciepły żółty. Zaczyna się robić ciekawie, kiedy w grę wchodzi zewnętrzne źródło światła, jak na przykład słońce. Przyjmuje się, że światło dzienne, tak jak lampa, która mnie oświetla, ma temperaturę 5600 kelwinów. Na taką temperaturę jest też ustawiona moja kamera, co oznacza, że to światło według mojej kamery jest białe. Jeśli przestawię balans bieli na 3200 kelwinów, światło lampy będzie ponad punktem białym na skali, w rezultacie czego wszystko będzie niebieskie. Z drugiej strony, kiedy przestawię kamerę na 6500 kelwinów, to nagle światło lampy będzie poniżej punktu bieli na skali, w rezultacie czego wszystko będzie odrobinę bardziej pomarańczowe. Regułą jest więc, aby ustawiać temperaturę na kamerze na taką samą albo zbliżoną do źródła światła, ponieważ unikniemy wtedy dziwnych odcieni. Należy pamiętać, że zły balans bieli jest szczególnie widoczny na ludzkiej skórze. Jak te ustawienia wyglądają w praktyce? Idąc od dołu do góry po skali. Temperatura taka jak 2700 kelwinów to temperatura charakterystyczna dla świec, ognia oraz wschodu i zachodu słońca. Choć tak zwana złota godzina, czyli czas zanim słoneczko wstanie i zniknie, jest pełna szerokiej gamy barw, które zmieniają się bardzo szybko w zależności od położenia słońca. Na przykład 10 minut przed zachodem będziemy mieć cieplejsze, bardziej czerwone światło niż 40 minut. Dlatego tak trudno jest jednoznacznie zaklasyfikować złotą godzinę. Mogę natomiast powiedzieć, że okupuje ona przedział od 2000 do 3200 kelwinów. Temperatura 3200 kelwinów jest charakterystyczna dla żarówek żarowych i żarówek typu LED, które mają przypominać takie źródło światła. Z takim oświetleniem możemy się spotkać chociażby w domach, gdzie najczęściej światło mają temperaturę około 3200 kelwinów. Jest to łatwo poznać po koszmarnie żółtych zdjęciach, jakie nam wychodzą, jeśli nie ustawimy dobrze kamery. Następnie na skali pojawi się temperatura 4000 kelwinów, czyli temperatura zachmurzonego nieba, która jest ciepło-biała. Z kolei czyste niebo, tak jak większość świateł scenicznych, takich jak te, których używam do oświetlenia siebie i tła, ma temperaturę około 5600 kelwinów. Wspomniana temperatura to tak zwane światło dzienne. Rzadko możemy się spotkać z chłodniejszym światłem, ponieważ nie występuje ono tak często. Temperatura 6500 kelwinów może wystąpić np. po zachodzie słońca lub świetle księżyca. Podsumowując, zazwyczaj chcemy dobrać temperaturę na kamerze do światła emitowanego przez główne źródło światła, tak aby kolor skóry wyglądał możliwie najbardziej naturalnie. Zanim opowiem o kreatywnym użyciu balansu bieli, czyli odejściu od wspomnianej reguły, wspomnę jeszcze, jak balans bieli zmienia źródła światła widoczne w kadrze zdjęcia lub filmu. Weźmy na przykład tę lampę LEDową, która przypomina wyglądem i barwą żarówki żarowe. Ten model, zdaniem producenta, ma 3100 kelwinów. Zobaczmy, co się stanie ze źródłem światła, kiedy zmienię punkt bieli i ustawię go poniżej deklarowanej wartości, to znaczy na 2700 kelwinów. Żarówka będzie delikatnie niebieska, nie wspominając już o tym, jak tragicznie wyglądam ja. Kiedy ustawimy balans bieli na około 3100 kelwinów, czyli tę samą wartość co źródło światła, lampa wydaje się świecić białym światłem. Kiedy wrócimy do ustawienia światła dziennego, żarówka będzie wyglądać tak, jak powinna wyglądać, to znaczy na ciepłą barwę 3100 kelwinów. Natomiast ciekawy efekt pojawi się, kiedy na kamerze ustawię punkt bieli tak wysoko, jak jestem w stanie, czyli powyżej 5600 kelwinów. Zauważymy wtedy, że żarówka ma bardziej intensywny kolor niż ma ona w rzeczywistości. Demonstruje to ważną regułę. Każdy obiekt, który świeci światłem poniżej zadeklarowanego punktu bieli, będzie wydawać się być bardziej pomarańczowy, a źródło światła powyżej tego punktu będzie chłodniejsze i bardziej niebieskie. Zobaczmy teraz, jak w kreatywny sposób można użyć tej zależności, żeby stworzyć dwa ciekawe efekty, jakimi są kontrast temperatury i noc w trakcie dnia. Weźmy na przykład tę scenę, w której oświetlam siebie lampą o temperaturze 5600 kelwinów, to znaczy światłem dziennym, a tło za pomocą światła motywacyjnego, światłem o temperaturze około 2700 kelwinów. Jeśli balans bieli ustawię na 5600 kelwinów, to obraz wygląda w porządku. Nie ma tutaj żadnego błędu, który razi w oczy. Jednak możemy trochę ożywić ten kadr, kiedy zmienimy deklarowaną temperaturę barwową na 4000, nie zmieniając oświetlenia głównego ani tła. W efekcie główne i motywacyjne światło będzie wydawać się odrobinę chłodniejsze. Efekt, jaki uzyskaliśmy, dodaje odrobinę głębi w obrazie, dzięki zastosowaniu różnic w samej temperaturze światła. Drugi przykład dotyczy wywołania nocy w trakcie dnia. Oba źródła światła świecą z temperaturą 5600 kelwinów. Podobnie jak poprzednio, następująca sekwencja nie wygląda źle, ponieważ prawidłowo oddaje kolor skóry. Ale jeśli przestawię kamerę i lampę na niższą wartość, jak przedział między 3200 a 4000 kelwinów, tło zacznie robić się bardziej chłodne i niebieskie, jak w nocy. Jest to bardzo prosty sposób na diametralną zmianę scenerii, zaledwie kilkoma przyciskami. Tematyka balansu bieli jest bardzo obszerna. Jak widać, dzięki zrozumieniu tej kwestii można uniknąć rażących błędów na zdjęciach, jak i tworzyć artystyczne sceny, wykorzystując wiedzę o tej dziedzinie. Jeśli nie odpowiedziałem na jakieś pytanie, to zachęcam do stawiania go w sekcji komentarzy tego filmu. A jeśli materiał się spodobał, to zostaw łapkę w górę i subskrybuj ten kanał, żeby być na bieżąco z nowymi materiałami o fotografii i filmowaniu. Z mojej strony byłoby to wszystko. Do zobaczenia.